zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Dobrze, Bruno, więc takie pytanie jest dotyczące Lenina i pracy Lenina, trzy części składowe marksizmu. I w tych trzech częściach składowych marksizmu Lenin mówi, że częścią składową marksizmu jest francuski socjalizm. A więc Marks, który był niemieckim filozofem, przyjechał do Paryża w 1933 roku. I właśnie, no co się takiego stało, że ten niemiecki filozof, który już pewnie był lewicowy, ale no, tego socjalizmu to on się nauczył we Francji. No więc czy mógłbyś właśnie opowiedzieć o genezie tego francuskiego socjalizmu właśnie? Co się takie, po pierwsze, co się takiego stało, że to akurat we Francji się narodził socjalizm? A po drugie, no jak to wyglądał mniej więcej ten rys historyczny francuskiego socjalizmu do pojawienia się Marksa? No tak, no właściwie trzeba zawsze pamiętać, że Marks sam powiedział, że on jest jednocześnie dzieckiem filozofii niemieckiej, socjalizmu francuskiego i ekonomii politycznej angielskiej. Więc właściwie on od początku właściwie te trzy nurty badał, studiował i rozwijał. No a teraz kwestia socjalizmu francuskiego. No więc właściwie do Marksa i nawet długo po Marksie zresztą we Francji był silny nurt, który się nazwać będzie socjalizm utopijny, socjalizm francuski, a czasem anarchizm. I wiadomo, że to jest jedna z tradycji socjalizmu we Francji. Może najpierw trzeba jednak zacząć od tego, że samo słowo socjalizm nie należał do leksykonu marksizmu na początku, dlatego że słowo socjalizm pochodzi z Anglii, kiedy Owen, taki XVIII-wieczny, nie wiem jak to go nazwać, przedsiębiorca proludowy, że tak powiem, wymyślił to słowo socjalizm jako przeciwstawny wobec indywidualizmu, który się rozwijał oczywiście w Anglii na fali liberalizmu. Więc wtedy już u socjalizmu chodził za coś może miłego i humanistycznego w pewnym sensie pod kątem moralnym, ale jednocześnie nieco archaicznym i właściwie reakcyjnym w tym sensie, że w słowie socjalizm wtedy było odwoływanie się do tradycyjnych wartości, które właśnie kapitalizm niszczył. Ta sytuacja się, że tak powiem, powtórzyła we Francji, dlatego że oczywiście na bazie filozofów oświecenia XVIII wieku i rewolucji francuskiej rozwijał się ten tak zwany nurt socjalizmu francuskiego, czy tam socjalizmu utopijnego, a nawet potem więc i anarchizmu. Ale może zanim do tego dojdę, to może jednak warto się zastanawiać, dlaczego Francja odgrywa taką rolę, bo właściwie Francuzi nie ulega wątpliwości, że rewolucja francuska stanowi element przełomowy w historii świata, że rewolucja francuska miała konsekwencje na całą ówczesną Europę i pośrednio na cały świat. I może trzeba się zastanawiać, dlaczego w końcu wydarzenie, które się zdarzyło w jednym kraju, miało tak silne oddziaływanie, ale zacząć wcześniej trzeba się zastanawiać, dlaczego akurat to się działo we Francji. I tu nie wchodząc za bardzo w szczegóły, jednak chcę przypominać pewne elementy ze starszej historii. To znaczy, ten socjalizm utopijny się nie rodził z niczego, tak samo jak rewolucja francuska się też nie rodziła z niczego. Trzeba najpierw pamiętać, że Francja jest krajem, jeden z nielicznych właściwie krajów, który jest zarówno krajem śródziemnomorskim, jak i krajem Oceanu Atlantyckiego. I że właściwie od średniowiecza rozwijał się szlak ekonomiczny, który będzie filarem rozwoju kapitalizmu od północnych Włoch do południowo-wschodniej Anglii. Czyli od północne Włochy, wschodnia Francja, Dolina Renu, Niderlandy i południowa Anglia. I tam się
rozwijały bazy kapitalizmu. Pierwsze, na przykład w Wenecji już w X wieku mamy do czynienia z pierwszymi manufakturami, które pracują na zasadzie podziału pracy i systematyczności, na zasadzie, że tak powiem, taśmowej. Nie? Także ten element jest istotny. Drugi element, który jest też bardzo istotny, to, że przez Morze Śródziemne przebiegały wpływy, które oczywiście pochodzą od czasów starożytności. Należy pamiętać, że Marsylia to miasto założone przez Greków. Należy pamiętać, że Fenicjanie odwiedzali brzegi południowej Francji. Ale w średniowieczu południowa Francja była pod silnym oddziaływaniem świata arabskiego, który wtedy był na szczycie kultury światowej. Należy pamiętać, że jednak pierwsze uniwersytety to są w krajach arabskich i należy nawet podkreślić, że w X wieku Uniwersytet w Fez została założona przez kobietę, co jest dość zadziwiające, jeśli pamięta się, jaka była rola kobiety w innych społeczeństwach i jaka jest rola kobiet w dzisiejszym świecie muzułmańskim. Także dlaczego to podkreślam? Dlatego, że południowa Francja była terenem względnie rozwiniętym, dużo bardziej cywilizowanym niż północna Francja. Ostatecznie północna Francja przejęła władzę polityczną nad krajem, ale południowa Francja, między innymi szczególnie hrabstwo Tuluzy, było bardzo rozwiniętym pod kątem kultury terenem. I nie wnikając w szczegóły, należy pamiętać, że właśnie na tym obszarze skrzyżowały się więc wpływy świata śródziemnomorskiego, arabskiego i różnych kierunków, między innymi kierunki religijne. I co jest bardzo istotne, bo historycy przebadali sprawę, że w regionach, gdzie powstał ruch Katarów, czy tam Albigenców, ja nie wchodzę w tę teologiczną definicję, ale w każdym razie był taki ruch heretycki, który się rozwijał w średniowieczu właśnie na terenie południowej Francji. Akurat te regiony dotknięte tym ruchem po represji Katarów stały się regionami, gdzie rodziła się reformacja kalwińska. A te wsi, które były represjonowane za czasów Ludwika XIV w imię przywrócenia katolicyzmu, są akurat te wsie lub miejscowości, gdzie na początku XX wieku rozwinie się ruch komunistyczny. Więc oczywiście droga ideologiczna może się wydawać dziwna od Katarów poprzez reformację do komunizmu, ale, że tak powiem, buntowniczość tych okolic jest bardzo ciekawa i pokazuje, że prawda, tradycja buntu nigdy nie ginie, tylko się przeradza w coś nowego w różnych okresach historycznych. A więc to wszystko, po co ja to mówiłem? Dlatego, że ja myślę, że zawsze trzeba w historii łączyć długą historię z krótką historią. Więc to, co się stanie we Francji w XVIII-XIX wieku, nie rodziło się tak z dnia na dzień, jako zjawisko zupełnie zadziwiające i nagłe, ale była podstawa we Francji, szczególnie w tej południowej części Francji, była podstawa, że tak powiem, buntownicza, reformacyjna, jeśli chodzi o kierunek religijny na początku. No i potem oczywiście to owocowało różnymi kierunkami rewolucyjnymi, buntowniczymi i do pewnego stopnia można powiedzieć, oczywiście to może brzmi obrazoburczo, że rewolucja francuska była pierwszym zasadniczym wydarzeniem nowoczesności we Francji, a jednocześnie był ostatnią falą wojny religijnej, dlatego że właściwie ten podkład wojen religijnych istniał we Francji i elementy, które z różnych przyczyn zostali represjonowani w ciągu te wieki poprzednie, to się nagromadziło w taką buntowniczość,
która akurat czekała na przyjście nowego, a przyjście nowego właśnie to były te prądy oświeceniowe, które doprowadziły do rewolucji francuskiej. A w tym akurat odgrywa bardzo dużą rolę Paryż, ale dlaczego Paryż? Dlatego, że Paryż już wtedy to jest względnie duże miasto i to jest miasto, w którym zlewają się, że tak powiem, ludzi z różnych stron Francji i gdzie kotłuje się te wszystkie tradycje, które pochodzą z południowej Francji, z północnej Francji i to prowadziło do powstania takiej swoistej, lokalnej kultury miejskiej, która odgrywać będzie właśnie tą rolę wybuchową w czasie rewolucji francuskiej. Oczywiście to, co mówię, to jest skrótowe, ale w każdym razie trzeba to mieć pod uwagę, żeby móc potem rozumieć, co się dalej stanie. No, jak wybuchła rewolucja francuska? Po pierwsze, ona nie wybuchła też z dnia na dzień. Wiadomo, byli filozofowie oświecenia. Wiadomo też, że były różne ruchy niezadowolenia. I w końcu rewolucja no, niby wybuchła właśnie w 1789 roku i przeszła rewolucja przez różne etapy, które udowodniły co? Udowodniły po pierwsze, że ten tak zwany tiers état, czyli trzeci stan, to był oczywiście ten element wywrotowy, który doprowadził do rewolucji, ale to, ten trzeci stan to było właściwie zbiorowisko różnych warstw i klas nawet. I oczywiście nie powtarzając historię całej rewolucji, bo są na te tematy książki, do których można sięgać, no wiadomo, że cały przebieg rewolucji francuskiej od 1789 roku do jego oficjalnego zakończenia w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim. Po pierwsze okazało się, że nigdy francuska rewolucja się nie skończyła, bo XIX wiek pokazało, że dalszy ciąg był. Myśleli, że skończyli w 1815 roku konserwatyści, ale okazało się, że nic z tego. Tym niemniej cały ten proces, więc końca XVIII wieku i pierwszych lat XIX wieku pokazało, że mieliśmy do czynienia z różnymi odłamami, które dzisiaj byśmy nazywali od centroprawicy po skrajnej lewicy. Należy zresztą pamiętać, że podział prawica-lewica jest podziałem, który pochodzi z czasów rewolucji francuskiej, choć na początku był to podział nie lewica, prawica, się mówiło góra i doły i bagno, dlatego że posłowie siedzieli wyżej albo niżej w Zgromadzeniu Narodowym w zależności od swojego radykalizmu. A potem to się jakoś przemieściło na lewicę i prawicę zawsze w tym właśnie zgromadzeniu. I stąd właśnie powstało pojęcie lewica-prawica. Więc jak my używamy dzisiaj to pojęcia lewica-prawica, trzeba pamiętać, że ona właśnie sięga czasów rewolucji francuskiej. No i wiadomo, lewica uchodziła za bardziej radykalna, a prawica za bardziej zachowawcza, czy tam umiarkowana. Właśnie już w czasie rewolucji powstał, no wiadomo, my często pamiętamy o Jakobinów i o rolę Jakobinów jako, że tak powiem, ekstrema lewicowa, co jest do pewnego stopnia słuszne, ale należy pamiętać, że na lewo od Jakobinów jeszcze była grupa hebertystów, która była jeszcze bardziej radykalna i o którym się mniej mówi. Właściwie częściej się zapomina o tym, że siła Jakobinów nie wzięła się z tego klubu Jakobinów, jak to się często uważa, ale siła Jakobinów się wzięła z tych tak zwanych sans-culottów. Czyli w poszczególnych dzielnicach Paryża i gdzie indziej we Francji, ale powiedzmy głównie w Paryżu, powstały sekcje, tak jakby coś w rodzaju milicji ludowej, która była tą bazą czynną, aktywną, ludową,
na bazie której mogły się rozwijać te kierunki bardziej radykalne. No, wiadomo, jak się sprawa potoczyła, no to rewolucja na początku była względnie umiarkowana, kwestia, czym będzie monarchia konstytucyjna czy republika, kwestia, czy głosowanie będzie powszechne, czy tylko według censusu. To były pierwsze momenty rewolucji, aż w końcu powstała pierwsza republika z konstytucją jakobińską, która właściwie nigdy w życie nie została wprowadzona, bo zaraz potem, jak została uchwalona, doszło do przewrotu termidoriańskiego, który właściwie zatrzymał bieg rewolucji. I na bazie tego można powiedzieć, że powstał tak zwany socjalizm utopijny, to znaczy wiele działaczy najbardziej radykalnych, czasem krytycznie nastawionych do jakobinów albo nawet do Robespierre, jak na przykład Babeuf, Cracius Babeuf, rozwijały program bardziej radykalny, który właściwie nazywać się będzie później socjalizm utopijny, ale który, jeśli się dobrze patrzy na program, był dosłownie raczej programem komunistycznym, dlatego że zakładał uspołecznienie środków produkcji, zakładał kolektywizację rolnictwa, zakładał koniec własności prywatnej, więc te elementy radykalno, że tak powiem, socjalistyczne, czy tam komunizujące, się wtedy już rozwijały. Problem oczywiście polega na tym, i właściwie do połowy XIX wieku ten element się rozwinie, to znaczy element utopijny, w tym sensie, że właściwie często się miało pewną wyobraźnię, jak ma wyglądać społeczeństwo idealne, ale jak do tego dojść, były różne zdania, i nie było wyraźnie określone, powiedzmy, refleksje nad stanem społeczeństwa, nad warstwami społecznymi i tym bardziej nad klasami społecznymi. To dopiero Marx przyniesie, że tak powiem, do ruchu socjalistycznego i komunistycznego systematyczne, filozoficzne refleksje na temat klasy. Stąd jest cała masa tych różnych jednostek, które odgrywały dużą rolę w rozwoju tego utopijnego socjalizmu, który miał różne elementy. On miał elementy, że tak powiem, potencjalnie postępowe, ale miał także elementy, powiedzmy, archaiczne. Taka tęsknota za takie społeczeństwo przedkapitalistyczne, taka niechęć czasem do przemysłu i do rozwoju przemysłu, czy tam wielkich fabryk, takie romantyczne spojrzenie na ludowość, na przyrodę, na stosunki tak zwane naturalne. Także często odwoływanie się do chrześcijaństwa, czy to do działań chrześcijańskich. To wszystko pokazuje, że ten socjalizm utopijny był zawsze sprzeczny. Tym bardziej, że wśród jego zwolenników, owszem, znaleziono ludzi, którzy pochodzili z ludu, to nie ulega wątpliwości, ale także ludzi, którzy z ludem nie mieli wiele wspólnego i nie było wyraźnie, gdzie jest ta granica klasowa między tymi romantykami, że tak powiem, socjalizmu, że tak powiem, patriarchalnego, w tym sensie, że to byli sami ludzie pochodzących z klas wyższych, a naprawdę ludźmi oddanymi klasom ludowym. Tu pod tym kątem może należy pamiętać o rolę Auguste Blanqui, który jest jeden właśnie z tych utopijnych socjalistów,
który nawet się uważa za ojcem terroryzmu, w tym sensie, że on uważał, że należy wziąć władzę siłą, metodami zbrojnymi. Ale i to jest jeszcze jeden aspekt, który należy zauważyć. On nie wierzył w masy, nie wierzył w przejęciu władzy przez masy i przez proletariat, ale uważał, że należy tworzyć względnie małą grupę spiskowców, który dokonać będzie przewrotu politycznego, na bazie której można będzie stopniowo prowadzić społeczeństwo w kierunku socjalizmu i wychowając go w tym kierunku, z czasem można będzie oddać temu społeczeństwu władzę, czyli oczywiście nie miało to nic wspólnego z dyktaturą proletariatu, ale tylko z dyktaturą małej grupy spiskowej. I ten element jest ważny, dlatego że właściwie socjalizm francuski był zlepkiem, że tak powiem, różnych koncepcji. Był też bardzo zaznaczonym anarchizmem. Nie z byle jakiego powodu Proudhon był jeden z tych najbardziej znanych na świecie działaczy socjalistycznych francuskich. I ten element oczywiście przetrwał. Oczywiście, że tak powiem, marksizacja socjalizmu francuskiego nastąpiła bardzo późno. Dużo później niż gdzie indziej na świecie, bo właściwie nawet pod koniec XIX wieku, jak założono Związek Zawodowy CGT, jego zasady założycielskie były bardziej anarchizujące niż komunizujące. I właściwie do II wojny, do powstania francuskiej partii komunistycznej konkretnie, w latach 20. wieku, francuski ruch socjalistyczny był zlepkiem koncepcji utopijno-socjalistycznych, anarchistycznych, marksistowskich. To wszystko się kotłowało w tej partii socjalistycznej, czy w tych partiach socjalistycznych, bo zanim doszło do zjednoczenia w jedną partię, to właściwie te elementy trwały. Do tego jeszcze należy podkreślić, że ten element należy wziąć pod uwagę. Francja, mimo że wcześniej mówiłem o tych wszystkich herezjach, że tak powiem, religijnych we Francji, należy pamiętać, że jednak Francja była uważana za, jak to się mówiło, najwierniejszą córkę Kościoła i element katolicki był jednak bardzo silnie w świadomości Francuzów do czasów rewolucji francuskiej przynajmniej. I, że tak powiem, co z tego zostało w socjalizmie francuskim, tym utopijnym, mit Chrystusa jako tego obrońca uciśnionych przez długi czas był dużo bardziej hodowany niż ateizm Karola Marksa. Także ja nawet, moja teza jest taka, że bo ja sam obcując z działaczami komunistycznymi, czyli francuskiej partii komunistycznej w latach 90. w momencie, kiedy do tej partii zaczął się, znaczy kryzys tej partii był widoczny, ja śledziłem bardzo dużo wątków, że tak powiem, neokatolickich. To znaczy, sami członkowie nie byli świadomi tego, ale jak się trochę zna zasady katolicyzmu,
te rytuały w partii komunistycznej, o taka spowiedź, to się nie nazywa spowiedź w partii komunistycznej, ale właściwie była coś takiego jak takie zebranie, które się zaczynały od tego, że ja wstąpiłem do tej partii, ale tu się pomyliłem i tak dalej, i tak dalej. No to było właśnie nawiązanie do katolicyzmu i zauważyłem, że tych cech katolickich, tu ja nie wnikam, czy to dobre, czy źle, ja tylko po prostu stwierdzam fakt, że ten element chrześcijański i szczególnie katolicki w socjalizmie francuskim jest obecny, jest tym bardziej obecny, że na przykład porównując Polską, gdzie tradycja katolicka jest widoczna i oczywista, we Francji od czasów rewolucji francuskiej tradycja katolicka jest niewidoczna, ale ona się chowała w podświadomości. I moim zdaniem przez to, że schowała się w podświadomości, ona jest czasem tym silniejsza, dlatego że nawet ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że takie czy inne zachowanie pochodzi albo z katolicyzmu, albo z innych odłamów chrześcijaństwa. I to jest też ciekawe, dlatego że protestantyzm odgrywał rolę w historii Francji także, i to trzeba podkreślić, i widać w zachowaniach polityków francuskich często, kto ma, że tak powiem, protestancki rodowód albo katolicki rodowód. I to bardzo często widać było nie tyle wśród komunistów, jeśli chodzi o protestantyzm, ale wśród socjalistów. Dlatego, że wśród socjalistów było dużo, bo dzisiaj Partia Socjalistyczna się już nie liczy. Nie wiadomo, czy się odrodzi, ale dzisiaj się nie liczy. Ale w latach, kiedy ta partia była silna, to było widać wyraźnie ta kultura protestancka niektórych dostojników partii socjalistycznej, jak Rocard, jak Jospin i innych, w odróżnieniu od dostojników tej samej partii, które mieli rodowód katolicki, jak Delors na przykład, czy tam Mitterrand. Także ten element religijny należy wziąć pod uwagę, bo właściwie w pewnym sensie ja mówię, że ten silne zlaicyzowane społeczeństwo francuskie właściwie przez to, że nie zna tej tradycji religijnej, nie widzi, skąd pochodzi takie czy inne zachowanie. I z socjalizmem utopijnym właśnie jest ten aspekt, że wśród innych aspektów, o których mówiłem, jest ten aspekt chrześcijański, nie wiem jak go nazwać, no taki romantyczno, nie wiem jakie określenie używać, ale w każdym razie umoralniające i mającym pewne, powiedzmy może niechęć to jest zbyt dużo powiedziane, ale pewne zastrzeżenia wobec twardych reguł klasowych. Że o ile we Francji łatwo być, że tak powiem, w sensie ścisłym ludowcem, trudniej być taki proletariacki rewolucjonista w stylu, nie wiem, właśnie bolszewików, czy tam komunistów niemieckich w okresie międzywojennym, którzy byli jednak jednoznacznie świadomi tym na bazie filozofii niemieckiej i oczywiście filozofii niemieckiej rozwiniętej później przez Karola Marksa. Więc marksizm we Francji jest ciekawe, że właściwie bez socjalizmu francuskiego to marksizm miałby trudności się rozwijać w Niemczech, na świecie i w Rosji, ale z kolei jak już marksizm został rozwinięty, on dokonał sukcesu, on doznał sukces we Francji, ale ten element socjalizmu utopijnego istnieje i dzisiaj widać może w tym ruchu żółtych kamizelek. Oni oczywiście nie są tym świadomi, bo to jest dopiero co rodzący się spontaniczny ruch. Te elementy, które leżały u podstaw socjalizmu utopijnego i pod tym kątem zresztą bardzo to ciekawe, że ten ruch się częściej, właściwie prawie tylko odwołuje się do tradycji rewolucji francuskiej
i najczęściej zapomina te kolejne rewolucje francuskie, czyli 1830-1848, Komuna Paryska i inne przełomowe momenty XX wieku. Także właściwie ta historia, która dzisiaj się odżyje, że tak powiem, jest ciekawym fenomenem, pomijając tam aspekt czysto polityczny, dlatego że to jest też powrót pewnej historii. To znaczy Francuzi odzyskują swoją historię, wracając do korzeni, a korzenie Francji właśnie to jest rewolucja francuska, która musi wracać po to, żeby dalej móc się zastanawiać nad innymi elementami. Dlatego ja uważam, że ten ruch żółtych kamizelek to jest pierwszy krok, taki nieco utopijny, z pewnymi elementami, z dużymi elementami postępowymi, z pewnymi elementami, ja bym nie powiedział reakcyjnymi, bo właściwie tego prawie nie ma, ale z pewnymi elementami, że tak powiem, archaicznymi. Taki sympatyczny archaizm, że tak powiem. Takie marzenie o sielance. O sielankowym społeczeństwie, który sam miałem właśnie w ostatnią sobotę na manifestacji rozmowę z dwoma żółtymi, młodymi manifestantami żółtych kamizelek. No i jeden mi mówi, tak, my chcemy coś, który jest 3/4 socjalistyczny, 1/4 kapitalistyczna. Tak jakby takie coś było możliwe, to nie jest, takie coś jest niemożliwe, to jest tak jak godzić wodę z ogniem. Ale sformułowanie takie jest, ja nawet bym powiedział, jest sympatyczne, dlatego że po prostu widać, że to pochodzi od wnętrza tego społeczeństwa, który no właściwie na nowo się uczy politykę na bazie swych tradycji, które zostały trochę nieco zapomniane. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać, to dotyczące właśnie tej dziejowej roli rewolucji francuskiej. Aha. Ale rewolucja francuska nie była pierwszą rewolucją, kiedy burżuazja wzięła władzę polityczną. I teraz tak, no wcześniej była Anglia, była Holandia. Mhm. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, ale jeszcze jak się można wycofać wcześniej, no to są te różne republiki kupieckie, gdzie też tak, burżuazja rządzi, jest Wenecja. Ale nawet można się cofnąć do starożytności, było tam takie miasto Tyr, które walczyło z Aleksandrem Wielkim, to fenickie miasto. Mhm. Czyli no, pytanie jest takie, no, że rewolucja, francuska rewolucja no, oddziałała masowo na świat, a dlaczego te wcześniejsze rewolucje burżuazyjne, na przykład rewolucja angielska, nie miała takiego wpływu jak rewolucja właśnie francuska? I drugie pytanie, które pewnie się wiąże z pierwszym, jest takie, że chodzi tutaj o rozwój przemysłu we Francji, klasy robotniczej francuskiej. No, że tak, no, są tam różne fale, ale tak na serio to ten przemysł to się zaczyna no, z Napoleonem III. Czyli jeszcze właśnie, jeszcze jak Marx przyjechał do tego Paryża, no to był ten proletariat, ale on nie był masowy. Masowo to, także te ileś tych rewolucji wcześniejszych, do powstania czerwcowego 1948 roku, no to tą bazą społeczną nie był proletariat, tylko rzemieślnicy. Tak. No i teraz jest takie pytanie, no nie wiem, filozoficzne, polityczne, no co ty to... Chodzi tutaj o różnicę między socjalizmem utopijnym bazującym na rzemieślnikach, a różnicą między socjalizmem francuskim późniejszym, tym bazującym na proletariacie, tym marksistowskim. I teraz tak, no mamy ten socjalizm robotniczy, te socjalistyczne partie właśnie te późniejsze, które były reformistyczne i które nie sięgały swoją perspektywą tak daleko poza kapitalizm, a ci utopijni rzemieślnicy, oni znacznie bardziej tak wybiegali poza... Że to słowo utopijne no, z jednej strony jest pejoratywne, no tak, ale z drugiej strony no, bardziej radykalnie.
Dobrze, no to mi przypomnieć pewne, bo tyle tych pytań, że nie wiem, czy ja zapamiętam wszystko, ale dlaczego ta rewolucja miała taki odzew? Ja myślę, że oczywiście w tym są czynniki obiektywne i subiektywne. Obiektywnie rewolucja angielska, a na fali rewolucji angielskiej amerykańskiej były bardziej, tak powiem, mieszczańskie w tym sensie, że były bardziej pragmatyczne i choć było trochę tych teoretyków, tych myślicieli, to trudno porównywać myślicieli rewolucji innych, rewolucji anglosaskich, że tak powiem, czyli angielskiej, amerykańskiej, a nawet holenderskiej, które no do pewnego stopnia, bo Amsterdam i Anglia to są jednak związane ze sobą ośrodki. Trudno porównywać tych myślicieli z takimi filozofami jak Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. I ten element chyba jest zasadniczy. Cokolwiek by nie myśleć o tych myślicieli, to przecież oni... Zanim nawet była rewolucja francuska, no to przecież trafili wszędzie w Europie, aż do dworu tam Katarzyny Wielkiej, co jednak o czym świadczy, że ciężar myśli tych ludzi był jednak nieporównywalny wyższy. Oczywiście potem trzeba dyskutować z filozofami, dlaczego tam to się rodziło i na ile taki filozof był bardziej, że tak powiem, miał myśl bardziej rozwiniętą niż inny. O tym trzeba dyskutować, ale faktem jest, że ci filozofowie, że tak powiem, intelektualnie zawładnęli myśl europejską, zanim doszło do rewolucji francuskiej. Ten element jest istotny, dlatego że właściwie wśród, słowo jeszcze nie istniało wtedy, ale wśród inteligencji europejskiej, czyli ta warstwa intelektualna, która była na obrzeżu systemu feudalnego, filozofowie oświecenia francuskiego odgrywali dość dużą rolę. To jest pierwszy element. Drugi element to jest element psychologiczny. Jak mówiłem, Francja była najwierniejszą, miała być najwierniejszą córkę Kościoła. No więc automatycznie patrzono i zresztą do pewnego stopnia słusznie, bo jeśli patrzy się na historię Kościoła od średniowiecza, Kościoła rzymskiego, Kościoła katolickiego, to rola klasztorów, księży, misjonarzy francuskich było bardzo istotne. Więc w momencie, kiedy ten kraj akurat kroczy drogę rewolucji i radykalnej rewolucji antykościelnej, bo jednak trzeba pamiętać, że o ile rewolucja angielska była antykatolicka, ona się mieściła w ramach chrześcijaństwa. Cromwell był oczywiście bardzo przywiązany do Biblii, że tak powiem. Podczas gdy rewolucja francuska właściwie podważała wszystkiego, łącznie nie tylko z kościołem, jak to robili Anglicy, ale z samą zasadą chrześcijaństwa. I ten element był moim zdaniem też bardzo istotny, bo to był szok dla Europy. Dla Europy tak samo katolickiej, jak i protestanckiej, bo Francja była ostoją takiego silnego katolicyzmu i z dnia na dzień właściwie zmiażdżyła ten... Oczywiście to był krótki moment, ale to był moment jednak bardzo radykalny, który no musiał wywrzeć wpływ na myśl. Kolejna sprawa demograficzna. Francja była krajem względnie dużo zaludnionym. Zresztą
Jakby tego nie było, to by francuska rewolucja nie przeżyła. Dlatego, że armie, które atakowały Francję, się zderzały z masą żołnierzy, którzy byli zdolni się zmobilizować i właściwie zostali zmobilizowani, trzeba pamiętać, do końca wojen napoleońskich. Czyli jednak ta masa żołnierzy, która walczyła, to jest istotny element. Kolejny element, ta masa żołnierzy walczyła w wojsku nowego typu. Bo jak się mówi o rewolucji francuskiej, to się oczywiście myśli o zmianach władzy w Paryżu, o sans-culottach, o którym mówiłem, ale się nie zawsze myśli o rewolucji w dziedzinie wojska. Armia francuska od momentu, kiedy rewolucja się radykalizowała, stała się armią ludową. A jak ja mówię, że armia ludowa, to znaczy co? To znaczy, że był powszechny obowiązek służby wojskowej i to była rewolucja. I zasadnicza rewolucja, dlatego że po prostu cały naród uczestniczył w wojsku poprzez młodych mężczyzn, którzy trafili do wojska. Wojsko było szkołą, bo dopiero w wojsku ludzie się nauczyli czytać i pisać, co było kolejna rewolucja. I po raz pierwszy w Europie było wojsko, w którym syn człowieka z ludu mógł awansować aż do stopnia generała. Także te elementy nam dzisiaj się wydają, że tak powiem, normalne, ale były zupełnie rewolucyjne i radykalnie rewolucyjne. Bo jeśli porównuje się rewolucję angielską czy amerykańską z francuską pod tym kątem, radykalny charakter rewolucji francuskiej jest niepodważalny. Ta rewolucja była dużo bardziej radykalna. I stąd ona miała taki odzew, który, no nie wiem, Kant na przykład w swoim Królewcu, jedyny raz, kiedy boczył ze swej tradycyjnej trasy, bo to był człowiek bardzo zdyscyplinowany, który codziennie chodził według tej samej trasy, on boczył z tej trasy raz, dlatego że chciał kupić gazetę informującą o rewolucji francuskiej. Oczywiście to jest anegdotka. Ale ta anegdotka, no Kant to jednak nie byle który człowiek, bądź co bądź. Kant to, bez Kanta nie byłoby Marksa. I że myślę, żeby człowiek, który siedzi w Królewcu, na drugim końcu Europy, tak śledzi wydarzenia w Paryżu, podczas gdy rzeczywiście nie śledzono wydarzenia wcześniejsze, w czasie rewolucji angielskiej, w Londynie, w takim samym stopniu, czy tam nawet rewolucja amerykańska wywarła pewien wpływ, ale w sumie nie aż tak bardzo, dlatego że w sumie rewolucja amerykańska była buntem klasy posiadającej przeciwko monarchii, ale nie podważała zasady własności. Natomiast w rewolucji francuskiej trzeba pamiętać, że oczywiście wywłaszczono wszystkie dobra kościelne, ale także wywłaszczono bardzo dużo dóbr arystokracji francuskiej. Także lud opanował dobra, do których wcześniej nie miał żadnego prawa. Więc ten element jest istotny. Drugi element, oczywiście, o którym mówiłeś, to jest bardzo istotny. Rzeczywiście Francja oczywiście rozwijała manufaktury w okresie XVIII wieku, ale rzeczywiście rewolucja przemysłowa we Francji została opóźniona, stała się dużo późniejsza niż w Anglii. I rzeczywiście ten element może tłumaczyć, dlaczego ten socjalizm utopijny był tak, się tak długo ostał, że tak powiem, we Francji, no bo właściwie do drugiej połowy XIX wieku no nie było za bardzo proletariatu. Było właśnie rzemiosło, manufaktury ewentualnie, ale rzeczywiście, żeby ten systematyczny przemysł, to dopiero rzeczywiście
druga połowa XIX wieku. I oczywiście, i tu akurat ciekawe, to się zbiega z teściowym, ale jednak to się zbiega z przejęciem socjalizmu francuskiego przez marksistów. Także to chyba nie jest też dzieło przypadku, że marksizm ostatecznie przeważał w momencie, kiedy proletariat przemysłowy zaczął oczywiście zaczął liczyć, być liczną warstwę w społeczeństwie francuskim. No to zadam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o Blankiego, a raczej o Lenina. Lenin jest często określany, że tak naprawdę Lenin nie był marksistą, no bo Marks to jest ten taki fajny, sympatyczny, który właśnie chce, żeby wyzwolenie klasy robotniczej było dziełem samej klasy robotniczej. A Lenin właśnie nie był taki sympatyczny, tylko Lenin był blankistą, że Lenin właśnie od Blankiego przyjął taką, może nie terroryzm, ale taki puczyzm, że ta rewolucja, tak jak sobie wyobrażał Blanki, to że jest po prostu jakaś zakonspirowana grupa inteligencka, która pewnego dnia opanuje kluczowe miejsca właśnie władzy. No i po prostu ogłosi się jej rządem i tak odgórnie po prostu poinformuje lud, że został wyzwolony. I o to jest atakowany Lenin. Co ty na to? No ale to jest taka karykatura, dlatego że po pierwsze bolszewicy wzięli władzę w tak zwanym październiku, choć raczej dzisiaj to listopad, ale w każdym razie, a rewolucja rosyjska już istniała od lutego. I wtedy... Nie, ale dobra, dobra, nie chodzi o Lenina z 17 roku, chodzi o Lenina wcześniej. Aha. Tego Lenina, który no, właśnie tworzył partię bolszewicką, ale no, no, nie miał jakiegoś takiego konkretnego przełożenia, no, jak tą rewolucję zrobić. I dawno, że jeszcze chyba w styczniu 17 roku na jakimś wykładzie dla dzieci w Szwajcarii powiedział, że on jest stary, nie dożyje nigdy rewolucji. Także on sam nie miał jakiejś tej świadomości, że niedługo carat zostanie obalony, że on wróci do Rosji i tak dalej, i tak dalej. Chodzi tutaj o tego Lenina, jak on budował partię, w co robić, że taka właśnie elitarna... No niby elitarna, ale jednak po pierwsze rewolucja jednak wybuchła już w 1905 i ona była w dużej mierze robotnicza. W kraju, który był mało uprzemysłowionym, to nie ulega wątpliwości. Ale oczywiście kwestia, czy proletariat może wziąć władzę w kraju, gdzie jest nieliczny, była kwestią, która trafiła do wszystkich marksistów, stąd Mieniszewizm, który jednak uważał, że się nie da przeskoczyć etap kapitalizmu, się nie da przeskoczyć etap więc demokracji burżuazyjnych, zanim ewentualnie można będzie się zastanawiać nad socjalizmem. Ale właściwie historia odpowiadała, dlatego że ten cały ruch rewolucyjny istniał. Ja bym nawet powiedział, istniał niezależnie od bolszewików. Bolszewicy po prostu przygotowali ideologicznie pewne grupy ludzi, które właściwie odpowiadały wymaganiom czasu. Sam Lenin nie mógł przewidzieć, co się stanie, bo żadna rewolucja się nie da przewidzieć. A co? A w 1788 roku można było przewidzieć rewolucję francuską? A dzisiaj, 4 miesiące temu, czy można było przewidzieć we Francji ruch żółtych kamizelek? Jaka rewolucja na świecie była planowana z góry? Przecież takie coś nie da się sprowadzić, dlatego że rewolucja zawsze wybucha w momencie, kiedy obiektywna sytuacja się łączy ze subiektywną sytuacją. A subiektywna sytuacja nie da się planować. O ile obiektywna sytuacja da się planować, subiektywna się nie da zaplanować. Najważniejsze, że proces się toczył. Rewolucja 1905 wybuchła i w niej bolszewicy między innym wzięli udział, ale nie oni sami. Proces rewolucyjny trwał dalej, choć oczywiście z dużymi oporami.
wybuchła rewolucja lutowa i potem październikowa. To jest pierwszy element. Drugi element, który moim zdaniem jest zasadniczym, bo jak się mówi proletariat, to się często mówi, myśli, że ma się do czynienia z klasą robotniczą, czyli z robotnikami fabrycznymi. Pod tym kątem oczywiście Rosja była krajem o bardzo małej liczebności robotników. Masa, ogromna masa była chłopska. Zapomina się jednak trzeci czynnik, mianowicie żołnierze. Bo żołnierze to jest, prawda, mówi się czasem armia przemysłowa. Na zasadzie, że przemysł funkcjonuje na zasadzie wojska. No, a wojsko funkcjonuje też na zasadzie wojska. I tu akurat jest bardzo istotna rzecz, że rewolucja w Rosji wybuchła dwukrotnie na fali wojny. Rewolucja 1905 nie wybuchłaby bez wojny rosyjsko-japońskiej. Rewolucja 1917, no to wiadomo, że nie wybuchłaby bez wojny. A wojna to wojsko, a wojsko to jest koncentracja. Bo co to jest proletariat? Proletariat to jest koncentracja wyzyskiwanych ludzi w jednym miejscu, gdzie oni zajmują kluczowe stanowisko, no bo wiadomo, że przemysł bez robotników nie może się rozwijać. A co to jest wojsko w czasie wojny? W czasie wojny wojsko to jest masa ludzi skoncentrowanym w danym miejscu, bez którego wojna by się nie mogła toczyć. I dlatego ten element jest bardzo ważny. Dlatego, że bolszewicy nigdy by nie dotarli do władzy, jakby oni nie wyczuli głos mas. Mas robotniczych, mas chłopskich, ale mas żołnierskich. Dekret o pokoju. I to jest bardzo istotne, dlatego że właściwie żołnierz rosyjski na froncie w 17 roku to już nie był ten chłop, bo oczywiście ogromna większość żołnierzy to byli chłopi. Tylko chłopi w 14 roku z chłopskim rodowodem zostali rzuceni na front, gdzie po raz pierwszy w życiu, trzeba o tym pamiętać, po raz pierwszy w życiu, w tym ogromnym kraju archaicznym, jaka była Rosja, oni się zderzyli z czymś, z nowoczesnością. Oni się zderzyli z miastami, oni się zderzyli z kolejami, oni się zderzyli z brońmi, oni się zderzyli z koncentracją, oni się zderzyli z walkami zorganizowanymi w sposób mniej więcej planowy. Oni zwiedzali, że tak powiem, kraje bardziej cywilizowane, bo to jest bardzo istotne. Jednak pierwsza wojna światowa się toczyła głównie z punktu widzenia oczywiście Imperium Rosyjskiego na terenie Polski. A Polska była krajem bardziej rozwiniętym od Rosji, kongresówka. Więc oni przechodząc przez polskie miasta, oni przechodzili po raz pierwszy w życiu przez regiony, przez miasta, które dla nich były nowoczesne, pochodzą z takich odległych wsi. I to jest bardzo istotne, bo właściwie moja teza jest taka, że żołnierz rosyjski w 17 roku to był proletariusz, zmilitaryzowany proletariusz. I on miał, oczywiście on jeszcze miał elementy chłopstwa w sobie, ale należał do, może nie do przemysłowego wojska, ale do wojska uprzemysłowionego. I miał jednak tą świadomość do pewnego stopnia proletariacka. A mówi się, no dobrze, ale Lenin to jest pucz w 17 roku. Ale właśnie to nie to. To właśnie nie to. Oczywiście technicznie to jest pucz. To znaczy wojskowi zajęli budynki rządowe i wzięli władzę. Ale jacy wojskowi? Pucz na ogół robią generałowie, oficerowie. A tu to nie.
ten tak zwany pucz robiły doły żołnierskie. Czyli to była rewolucja. Bo doły żołnierskie, czy doły robotnicze, to są doły. I te rady robotnicze, ale te rady żołnierskie, one wynieśli na wierzch bolszewików. To nie bolszewicy tworzyli rady, tylko rady tworzyli bolszewików. Znaczy oczywiście bolszewicy się sami wcześniej organizowali, ale ich geniusz był, że oni szli z prądem. Oni szli z tym, co społeczeństwo samo wytworzyło. I klęska innych partii socjalistycznych w Rosji właśnie na tym polegało. Że oni nie umieli ten prąd się w tym prądzie mieścić. Mięczewicy, socjaliści, rewolucjoniści i inni. Oni nie umieli i nie mogli nad wojskiem, że tak powiem, panować. Ale jak mówi się, że bolszewicy panowali nad wojskiem, co to znaczy? Bolszewicy po prostu wypływali z wojska. I to jest istotne. Więc jak Lenin, oczywiście ja mówię o 17 roku, wracając wcześniej, po prostu Lenin, że tak powiem, empirycznie szedł drogą, która z kolei naukowo rozumiał, stosując marksistowską metodę badań. Także właściwie Lenin to jest łączenie teorii marksistowskiej z bardzo pragmatycznym czuwaniem nad stanem ludu i zorganizowanego ludu, sproletaryzowanego ludu w postaci tak robotników, jak i żołnierzy. I ten element, dlatego ja uważam, że tak naprawdę, ja pamiętam, że w pewnym momencie odbiega trochę od tematu, ale w pewnym momencie pamiętam, że w czasie rewolucji kulturalnej w Chinach był taki krótki moment, w którym do sierpa i młota dodano bagnet. I w pewnym sensie mi się wydaje, że rewolucja, symbolika rewolucji październikowej to sierp i młot, ale bagnet gdzieś jest. Ale bagnet oczywiście w sensie żołnierskim, proletariackim, ludowym. Nie w sensie pucz i rządu wojskowego. W sensie, jak się to... Także rewolucja październikowa była rewolucją. To nie był pucz. Właśnie dlatego, że to były masy żołnierskie i rady żołnierskie, dzięki którym bolszewicy doszli do władzy. Zresztą cała reszta wojny domowej tego udowodniła. A żeby do tego doszło, nie doszłoby do tego w październiku 17 roku, jakby Lenin przez poprzednie lata i nawet dziesięciolecia nie pracował nad tym teoretycznie. Także no moim zdaniem ta teoria, że tam Lenin pucista, blankista i tak dalej, to się mija z celem. To jest taka intelektualna gra, która zupełnie ignoruje naprawdę procesy społeczne, które toczyły się w tym społeczeństwie. Zresztą ja zawsze jestem zwolennikiem, że to, co się udaje w historii, obojętnie czy to jest postępowe, czy reakcyjne, ale w każdym razie to, co się udaje w historii, jest zawsze znakiem, że odpowiada duchowi czasu. Także Lenin, skoro mu się udało, to znaczy, że jednak wyczuł czasy lepiej niż jego przeciwnicy. Cokolwiek by nie mówić i cokolwiek by nie sądzić o tym, co się działo wcześniej i to, co się działo później. No nie wiem, czy odpowiadałem na... Nie, odpowiedziałem. Znaczy, to ten zarzut, że Lenin nie jest marksistą, to wysuwają socjaldemokraci. No tak. Że po prostu, no... Tak, bo oni w tych swoich salonach, oni opracowali sobie, co to jest idealny robotnik, co to jest idealna fabryka, co to jest idealny socjalizm, tylko jakoś w tej socjaldemokracji nie znam jeszcze żadnego kraju, gdzie socjaldemokraci byli u władzy, gdzie próbowano budować socjalizm. Także zamiast się zajmować tym, co bolszewicy czy komuniści źle robią, niech się zajmują tym, dlaczego im się nic nie udało. Chile? Chile? No
No ale Jan próbował. No próbował, ale co i dokonał? No także, a tak, w teorii wszystko można. Liczą się fakty, liczą się realia. Można oczywiście uważać, że socjalizm radziecki, chiński, kubański, taki czy owaki jest nie taki jak trzeba, ale jednak to socjalizm. Natomiast ci wszyscy krytycy z przyczyn, czy to z powodów moralnych, czy z powodów tam dogmatów, tam świętego pisma marksowskiego, który Marx nigdy nie napisał, ci wszyscy czciciele świętego ognia, to jak oni nigdy niczego nie próbowali dokonać, to oni w tych swoich salonach to sobie mogą siedzieć, ale historia toczy się konkretnie, a nie teoretycznie. Także dla mnie te krytyki, jak ich krytyki są słuszne, niech pokazują, co dokonali. No dobrze, ale na bazie żółtych kamizelek, które mają w sobie troszkę tego, tej utopijności. Co zrobić, żeby właśnie odnieśli jakiś sukces, żeby no, ten ruch, no... Aha. Jakbyś... Nie no, ja myślę, że nie wiem po pierwsze, co się stanie i nie wiem, czy się uda. Co ja dotychczas mogłem zauważyć z tygodnia na tydzień, to, że koncepcje jednak się rozwijają. Moim zdaniem trochę powoli, ale z drugiej strony, jak się liczy, że to jest parutygodniowy ruch, to jednak nie jest tak powoli. Ale na przykład teraz w ostatnią sobotę dość często słyszałem od ludzi, no dobrze, my walczymy o to, żeby mieć ten referendum inicjatywy obywatelskiej. Ale na ile to zmienia instytucje, jeśli dalej nie pójdziemy? No oczywiście jesteśmy na tym etapie, co się stanie, jak dalej nie pójdziemy, ale słowo dalej już jest. Czyli świadomo, że to nie starczy, no bo Szwajcarzy mają przecież referendum inicjatywy ludowej, ale to no jednak to się mieści w ramach ustroju kapitalistycznego. Oczywiście Szwajcaria jest bardziej demokratyczna niż Francja, tego nie ulega wątpliwości. Ale jest jednak w ramach demokracji burżuazyjnej. To nie jest jakaś demokracja socjalna, społeczna. Także ten element jest istotny. Moim zdaniem, co jest istotne, to także ja widziałem, że żółte kamizelki z okręgu, z miasta, Commercy, małe miasto, zbierają już delegacje z całego kraju, żeby opracować program. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ja nie wiem, jak to będzie opracowane, ale sama idea, żeby jednak zbierać te wszystkie grupki i zacząć sformułować program, to jest jednak kierunek do przodu. Moim zdaniem po prostu Francja stała się taka gigantyczna szkoła dzisiaj. To jest po prostu klasa, zbierają się uczniowie i zaczynają się uczyć. Tylko, że nie chcą mieć nauczycieli, które im powie, co mają myśleć. Chcą wspólnie zadać pytanie i dostać ewentualnie odpowiedzi. Oczywiście mankament tego ruchu żółtych kamizelek to jest raz siła organizacyjna, choć to ma pewne zalety, ale jednak ma pewne wady. I programu politycznej. Ale tu wina leży głównie w tych ugrupowaniach lewicowych, które czasem mają nawet dość dobry program, tylko jakoś nie potrafili się bić o nim. Ja mówię oczywiście o tej lewicy dziś, nie w historii, nie tam co było 30 lat temu, czy 40 lat temu. Dziś ugrupowania lewicowe i związki zawodowe są zdelegitymizowane do pewnego stopnia i to się nie da odrabiać w ciągu tam paru dni. To, że doły związkowe, to, że podstawowe komórki związkowe są zupełnie po stronie ruchu żółtych kamizelek,
nie starczy, dlatego że to się odbywa żywiołowo. Ja myślę, że moim zdaniem, co jest najważniejsze, to żeby powstały trochę na zasadzie tego, co istnieje teraz. To znaczy, że powstają te różne grupki lokalne, powstały żółte kamizele, które do pewnego stopnia odgrywają trochę roli tych właśnie sekcji sans-culottes w czasie rewolucji francuskiej i rolę rad w rewolucji 1905. Jest jednak zasadnicza różnica, to jest to, że Francja przeżyła deindustrializację, to znaczy, że wiele ludzi nie może się zorganizować w swoim zakładzie pracy, bo albo to są bezrobotni, albo to są ludzie, którzy pracują w malutkich zakładach pracy, dlatego że właściwie wielkie ośrodki przemysłowe istnieją jeszcze, ale ich jest dużo mniej. Także jak się lansuje hasło, ja właśnie też na ten temat rozmawiałem, hasło, które często słychać teraz od dwóch tygodni właściwie, to jest hasło strajku generalnego. No idea jest bardzo dobra. I to hasło słyszę wśród tych kamizelek, tylko że od razu przychodzi kontrhasło wśród manifestantów. No jak ja mam strajkować, jak jestem bezrobotna, mi mówiła tam przed nami jakaś kobieta. No jak ja mam strajkować? No co ja jaki strajk generalny mogę robić, jestem bezrobotna. No a właśnie ten problem, jak mają się zorganizować bezrobotni. No więc ja trochę im podałem pomysły, że oczywiście te różne autostrady blokować, to jest postęp, ale może należałoby się zastanawiać nad okupacją sztabów głównych sieci telewizyjnych, okupację sztabów bankowych, co nie jest zupełnie fikcja, bo ja pamiętam dokładnie, jak ja byłem jeszcze młodzieńcem w Kanadzie, w Quebecu, wtedy mieszkałem, miałem wtedy chyba 16-17 lat, był strajk generalny i pamiętam, jak robotnicy przejmowali krok po kroku wszystkie stacje radiowe i różne właśnie siedziby różnych głównych koncernów w Montrealu. Bardzo to była fajna atmosfera w tym momencie i się to dało, więc po prostu trzeba wracać do tych wzorów. We Francji właściwie tej tradycji nie ma, dlatego że rzeczywiście dotychczas strajki, jak były, no to były na terenie zakładów pracy. A jak mówię, ruch żółtych kamizelek jest jednak głównie ruchem, znaczy aktywna część żółtych kamizelek to są ludzi z peryferii, ze wsi, z małych miasteczek. Jest ludzi albo niepracujących, bezrobotnych, albo pracujących w malutkich zakładach pracy. Więc ich trzeba łączyć z trzonem robotniczym. I oczywiście ciągle liczę na to, że związki zawodowe, znaczy związki, doły związkowe, które zresztą przejawiają coraz większą inicjatywę, w końcu będą tą inicjatywę jeszcze bardziej rozwijać. Władza zresztą pod tym kątem widać, że się boi, dlatego że zaczyna oskarżać, że związki zawodowe się już radykalizują. No więc widać, że po prostu u nich jest strach, zanim się stało faktem im grożącym, oni się bardzo boją tą radykalizacją. Ja myślę, że ta radykalizacja dołów związkowych jest w toku. No i to jest jedna z możliwości. W każdym razie to, co ja mówię, ten ruch doprowadził do postawienia pytań, od których uciekać się nie da. I obojętnie, co się stanie, jak już się stawiało pytania, to społeczeństwo wcześniej czy później będzie szukało odpowiedzi. Więc nawet jakby ten ruch by się, że tak powiem, ostudził, to, co zostało osiągnięte, że tak powiem, zaprocentuje w następnych latach. W taki czy inny sposób.